Witam Was serdecznie, kochani, w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy listy od widzów, Wasza ulubiona seria z Waszymi listami. Dzisiaj otwieramy aż dwie rzeczy. Pierwsza z nich to taka paczka, zobaczcie, tak ładnie okrojona w motyle. Oraz druga jest to w zasadzie list. Tak więc dzisiaj będzie bardzo ciekawie, ale nim do tego przejdziemy, kochani, poproszę Was o zostawienie łapki w górę pod tym filmikiem, kliknijcie ją tam na dole oraz oczywiście zostawcie suba na moim kanale, zachęcajcie innych, ja Wam z góry za to bardzo, bardzo dziękuję. Tu na dole będzie pasek z moim adresem, właśnie tam możecie wysyłać do mnie swoje przesyłki. Pamiętajcie, aby były one zwykłe, niepolecone oraz najlepiej w foliach bąbelkowych, w sensie kopertach. Oraz mój Instagram, na który serdecznie Was zapraszam. A teraz otwierajmy. I zaczniemy sobie może od listu, który nadesłała do mnie Anna R. z Cieszyna. Po otwarciu mamy bardzo, bardzo długi list, jak widzicie nawet w tle. Ja go już przeczytałam, ale jest on dosyć osobisty, tak więc nie będę go tutaj czytać na kanale. Jedynie co to pokażę Wam fanarty, które nadesłała do mnie Anna. I zobaczycie, jak pięknie jej wyszły. Zobaczcie, ile mamy tutaj tych rysunków, jest ich naprawdę sporo, wszystkie kolorowe, bardzo ładne. Prezentują jakieś pary oraz jeden ze wszystkich zakręconych. Tutaj mamy Klarę i Ludzka, Honoratę z Emilem, następnie Jennifer z Jerrym, później mamy Megan i Logan, następnie Francesca Balbina i Zenek Skała, bardzo ciekawa para. Później mamy Paradise i Jack. Wiesia z Zdzisławem Tęczą oraz naszych zakręconych. Droga Aniu, dziękuję Ci, że do mnie napisałaś. Twój list był bardzo ciekawy, a sugestie co do zakręconych wezmę pod uwagę. Uważam, że rysunki wyszły Ci znakomicie i pozdrawiam Cię serdecznie. Tutaj macie jeszcze raz, kochani, te rysuneczki. I teraz przechodzimy do tej paczki. Nadesłała ją do mnie Maja K. z miejscowości Daleszyce. W środku była oto taka koperta i w niej jest tak naprawdę zawartość całej paczki. Na samym początku mamy list. Mamy bardzo starannie, ładnie napisany list. Tak więc zaczynajmy. Cześć, słodka Bello. Mam na imię Maja i mam 9 lat. Z góry sorry za pismo. Zakręcony najbardziej podoba mi się Krystal i Logan. No i oczywiście Emil. Uwielbiam Twoje filmy. Oglądam Cię już 3 lata. A na filmikach słyszałam, że masz kotkę brytyjską. No to tak jak samo jak ja, bo też mam kotkę brytyjską, Stewkę. Pozdrawiam Cię. Maju, nie przepraszaj za pismo, ponieważ list jest bardzo staranny, ładnie piszesz. A ja Ci za niego z góry dziękuję. Bardzo mi miło, że lubisz mój kanał, że już 3 lata mnie oglądasz. No i dobrze słyszałaś, mam kotkę brytyjską, pannę Zuzannę, zaraz Ci ją pokażę. Akurat się przebudziła, ponieważ śpi na sofie. Ja bardzo bym chciała zobaczyć Twoją Stewkę. Panna Zuzanna Was oczywiście wszystkich pozdrawia. Następnie pod spodem mam trzy pytania, co wolę. Najpierw jest Team X czy Ekipa. Żadnej z tych propozycji nie oglądam. Następne koty versus psy. No to tutaj oczywiście koty. I trzecie, Spaniel czy Jamnik. I tutaj wybieram Spaniela. A teraz przejdźmy dalej. Tutaj mamy spis rzeczy, nie będę go pokazywać, tylko na bieżąco będę mówić, co tam będziemy otwierać, tak więc lecimy z prezentami. I jedynka jest podpisana jako coś dziwnego. Kochani, tego się nie spodziewałam. Powiem Wam, że za nic nie przypuszczałem, że dostanę kiedyś głowę doga niemieckiego. Niesamowicie oryginalny prezent, dziękuję Maju. Jestem pewna, że wykorzystam tą głowę do jakiegoś filmu halloweenowego na przyszły rok. Na pewno zostanie postrachem. Dla Logana. Logan uwielbia Hello Kitty, dostał torebkę z Hello Kitty, wszyscy zadowoleni, super. Trójka to LPS. W środku mamy przesłodkiego liska, zobaczcie. Jest bardzo słodziutki, malutki. Kolejny przedszkolak do kolekcji, takiego jeszcze nie miałam. Czwórka to Custom. W środku mamy przemalowanego Gekona, no czyli Customa, nie? Bardzo fajny, mam taką figurkę nawet niepomalowaną. Wyszło oryginalnie, podoba mi się, super. Piątka, sprzęty elektroniczne. W środku mamy trzy własnoręcznie robione telefony komórkowe. Nie wiem jeszcze, kto je otrzyma, możecie pisać swoje propozycje tu na czacie. Szóstka dla honoratki. W środku mamy figurkę Hello Kitty, różową, zobaczcie. Będzie na pewno zadowolona. Siódemka dla Krystal.
Piękny, srebrny łańcuszek, który można owinąć wokół szyi. Będzie się świetnie prezentował jako naszyjnik. Ósemka dla Juliet. Juliet otrzymała 3 zeszyty do szkoły. 9 jest dla Logana i Megan, wspólny prezent. I w środku mamy koronę oraz bidon. Wszystko ładnie pod kolor, niebieskie odcienie. Będą się musieli podzielić, co kto zabiera, choć podejrzewam, że Logan wybierze koronę. 10 dla Lucka. Lucek dostał słodkiego psiaczka Pudelka. Będzie jego ulubionym pupilem na pewno. Wypatrujcie go w filmie. 11 dla Emila. A oto prezent Emila. 10 eurocentów, skała oraz piesek. No to Lucek i Emil obaj będą mieć pieski, jak widzicie. A kamień i eurocent Emil na pewno wymyśli, jak zużytkować. A ostatnią rzeczą na spisie był bonus dla mnie. A był to, uwaga, uwaga, pet shop. Bardzo ładny, śnieżny LPS. Zobaczcie, jaki fajny. Bardzo mi się podoba. Proponujcie imię. Zasili on szeregi mojej kolekcji. A więc, kochani, spójrzcie jeszcze raz, co do mnie Maja wysłała. Maju, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za tą przesyłkę. Była naprawdę oryginalna i ciekawa. Oczywiście pozdrawiam Cię serdecznie i całą Twoją rodzinę. A ja, kochani, Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Czekam na Wasze następne różne oryginalne listy. Wykażcie się swoją kreatywnością. No i do zobaczenia w następnych moich filmikach. Pozdrawiam Was, słodka Bella. Swoon, 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 swoon.